A dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy przed Dublinem po raz kolejny. Mamy oczekiwać dalszych poleceń. Dobrze, ale my uruchomimy sobie, dobrze, ciśnienie jest. Czyli podnieść pantograf. No, tylko najpierw trzeba baterię włączyć, nie? Dobrze. Przekaźniki, wyłącznik, przetwornica, sprężarka. PC1. Radio. Luzowanie. A czemu oni mi tu każą załączyć odżywanie? Już ciepło jest. Ogrzewanie kabin jest za jedynym. Ogrzewanie nóg, o! Oświetlenie szafy, przyciemnienie, oświetlenia, termostat. Nie ma tu czegoś takiego jak ogrzewanie pociągu. To już nie te czasy. Dobrze, i spróbujmy. O, działa! Drodzy Państwo, zadziałał gwiazd. Zadziałał gwiazd, jedziemy. Jedziemy, 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 jedziemy. Czemu stoimy jeszcze? Aha. Dobra. Panie, no przecież jest pan wyluzowany. Ale powiedz, że masz jeszcze hamulec. Ręczny zaciągnięty, nie? Tak, miał hamulec ręczny zaciągnięty. Ja nie mogę, to czemu tu jest nalepka, że jest luz zaciągnięty? Nie powinno tak być. Dobra, wyłącz mi te podpowiedzi. Wagonów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, osiem wagonów na haku. To jest jakaś dedykowana lokomotywa pod destynerię swoją drogą. Dobrze, i tu mamy setkę, ja? Ten słupek idealnie w torach jest umiejscowiony. Nie wiem, mieli setkę zaraz. No to i znowuż idealnie w torach. Ja nie wiem, kto naprawdę są scenerie. Że ona w ogóle została wypuszczona do użytku. To jest ciekawe. Pociągnica Lublinianin, relacje Lublin.
Główny hełm przyjedzie z opóźnieniem około 1 minuty. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o wysłuchanie komunikatu za opóźnieniem. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty stacyjne raczej. Raczej tak gadają już teraz. Hej, czy nam jest serwer? Trochę w tym prawdy jest. No ładny ten pociąg, muszę przyznać. Nie no, nie ma opóźnienia. O 10 mamy mieć stąd wyjazd dopiero. A my tak właściwie się dopiero w peron podstawialiśmy. Ładnie na wagonie napisane. Lobby główny. Ej, a czemu tu jest kieg? Kieg. To nie jest pociąg Lublinianin, tylko to jest pociąg Kiawa Express się nazywa. Druga klasa. To mamy wagony drugiej klasy, tu mamy. No to jest lekko inaczej napisane. O. To pięknie przedziałowe, wagony przedziałowe, tutaj też przedziałowe. Tu przedziałowe, ale trochę w innym wystroju. Wszędzie same przedziałowe. Co to ma być? Sprawdźmy, czy wyjazd zadziała. Po dojechaniu do stacji naciskamy Shift plus 2. Czekujemy na wyjazd w stronę hełma. O! Jest! Działa! Pięknie! F3. Próba radia czy coś? Nic. Nie działa. Hej, chyba zauważyłem, że nie jest obserwowane wsiadanie i wysiadanie pasażerów niestety. No to szkoda. Trochę musimy sobie czasu przyspieszyć. Nie będziemy odjeżdżać przed czasem, oczywiście. Fajnie, że są teraz takie długie dni. Ja się późno ciemno robi. Dobrze, i teraz tu powinien być odjazd zapowiedziany. No ale nie będzie. Nie w relacji. Lowin główny hełm stoi na torze trzecim przy peronie drugim od z pociągu o godzinie 10:00. Tak. Aż nastała 10:00, jedziemy. Debugger sobie wyłączymy i okno coś za mnie. A bo to jest maksymalną dozwoloną prędkością jazdy.
odjedzie z toru trzeciego przy peronie Dronim. A dowódca trzeci przy peronie Dronim? No i na to uwagi nie zwróciłem. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Kanał radiowy w ogóle szósty miał być. Stówka szlakowa. Się rozpędzamy. Noblin północny przed nami, a tym Adampol, Świdnik, Minkowice, Jaszczow i Trawniki. Ciekawe nazwy tych miejscowości. Trawniki. Teraz bez awarii Polaków nie ma na zastępstwo. Fajna trawa lewitująca. Podoba mi się ta scenaria. Lublin północ. 54, jesteśmy 10.2. Ja nie wiem naprawdę, kto tworzył ten rozkład, ale... jest super. Ten stukat w koło. O! A tu w ogóle tory lewitujące gdzieś. Coś panu tworzącemu tą scenerię chyba nie pykło. Niestety. No cóż, jest to naprawdę bardzo wczesny projekt i bardzo wczesna mapa. No i że w ogóle maszyna jako darmowy symulator kolei się aż tak rozwija, to już jest coś. Ale heca, to wszystko w cenie biletu. Jaka jest cena biletu? Nie ma podanej. Kiedyś muszę tak zrobić to na odcinku, no, cenę biletu. Jeszcze muszę o tym pomyśleć. Gdzieś tu powinna być 120 w końcu, nie? Tak, jedziemy, jedziemy, a wskaźnika to ja nie widzę. Na trawa wchodząca na tory jest i 120. Poczekajmy tylko, aż wszystkie wagony wyjadą, dobra, można się rozpędzać.
ciekawe, czy to jest naprawdę realny układ torowy. Tak, nawet most lewituje. No cóż, no jest jeszcze niedopracowana mapa. Ale jak, żeby nie iść ciągle po tym samym, postanowiłem nagrać coś innego. A pierwsze wydanie ta mapa miała 4 maja tego roku. To już jest wersja 1.3 chyba. Więc i tak nie najgorzej. Świdnik miasta. W Świdniku mamy być prawie o 10:08. Mniej więcej tak będziemy. Lokomotywa jest wykonana naprawdę bardzo ładnie. To muszę przyznać. Nie wiem na ile realistycznie, ale ładnie. O, Minkowice. Skoczyło. Ha. Mam to 13. Minkowice. I jedziemy przed czasem. Teraz rozkład na tej scenerii nawet sam autor zresztą napisał, że nie jest napięty. Miał być gdzieś postój na zmianę toru z uwagi na pracę przy sieci trakcyjnej po dojechaniu do zawadówki. Tak.
Jeszcze kawałek trasy. Dobra, rozpędzajmy się, rozpędzajmy. Jest 0,3% za podróżę, 0,7, więc trochę nas to poboli niestety przy rozpędzaniu, ale już faktycznie się rozpędziliśmy. Dobrze, jaka to stacja? Do Minów. Do Minów. I my tu powinniśmy być, a nie ma tego rozwiska zjazdów. Trawniki. W Trawnikach mamy być w najbliższym postoju planowym 50.24. Aktualnie jest Górki, więc odpuścimy mocy. Witam wszystkich na transmisji. Widzę, że całe 5 osób ogląda. Hamowujemy, hamującym pomoc niczym. Będzie ograniczenie do 100 km na godzinę. Z hamulcem zespolonym też delikatnie zahamujemy. Ile? Rozpędzamy się dalej. Spędzamy się, no już 120. Jechać wisza za ograniczenia prędkości. Jaszczów. 4 minuty przed czasem jesteśmy.
No i ograniczenie do 20 przed nami względu na roboty drogowe. Roboty drogowe, co ja powiedziałem? Roboty torowe. I w takim sposobie musieliśmy zwolnić. I to znacznie zwolnić. Latający tor. O Panie miło, no niech się już Pan zalituje na tą scenerię biedną. Tu się opory rozruchowe załączają, bo mój komputer też zaczyna dać odgłosy wydawać. Czy to też jest częścią symulacji? Czy nie? Co ten pomocnik tu podpowiada odnośnie tych prędkości? Ma być ograniczenia do ilu? Do 9 km na godzinę. No już to nie uwierzę. A, tu przejazd był uszkodzony swoją drogą. Nie miałem niestety już nawet ani zwolnić i nie o tym nie poinformował. Zbliżamy się do stacji swoją drogą. Pełniki. Zatrzymamy się w Trowniku. To jeszcze nie są Trowniki. Nie, to są biskupicy. A czemu nie Trowniki? Miały być Trowniki. Oszukali mnie. No boż. Ja zwolniłem, bo myślałem, że to będą Trawniki. Aż przedobrzyłem. Z prądem.
Dobrze, teraz będziemy wjeżdżać do trawników. Ma mieć ograniczenie do 100. Mały przemysł otwarty. To chyba są tacie urodzi tej scenerii. Że jeszcze się przejazdy nie zamykają po prostu. Zobaczmy, podjedźmy do samego U4. I zobaczmy, czy nam zaskoczy to, że stoimy tutaj. Zaskoczyło. Udało się. Drzwi się otwierają. Niemożliwe.